I znowu czas przywitać się z wami w programie Radia na Góralską Nutę. Zaraz po programie Związku Potanan, mój własny autorski program. Przy mikrofonie Wojciech Drula, wito się z wami, gadając wam. Wszystkim witajcie, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i dzień dobry Państwu. Jedenasty kwiecień roku pańskiego 2021. Na polu pod chmurką i troszeczkę chłodniej. Nie tak jak w tamten weekend, w tamtą niedzielę. A u nas jak zwykle posiady trochę gości, trochę wspomnień. Będą komunikaty o robotę, jak to traktujcie kartki papieru i długopis. Będą pozdrowienia, będą życzenia i same radości. I trochę smutku i wspomnień tych, co odeśli. Wczoraj polewało, a przecież było tak piękne wielkie wesele. Nasa Zuzia, Sołtys i Piotruś Waliczek. Powiedzieli to magiczne słowo tak. No, Pan Bóg ich troszeczkę pobłogosławił tą wodą więcej z nieba. No, ale to na szczęście, niech zada się im darzy. Były konie, były parady, było radośnie, było pięknie. Dzisiaj poprawinę na pewno. Pozdrawiamy ich serdecznie. Zuzia Sołtys, Piotruś Waliczek, a już obecnie Zuzanna i Piotr Waliczek. Wszystkiego dobrego na nowej drodze życia. Program Radia na Góralską Nutę od godziny 3 do godziny 4 tu na paśmie WP na 1490 AM, a potem może i na YouTubie trochę dłużej. Słuchajcie mnie zawsze, wszystkie programy są na YouTubie. Wojciech Drula Radio. Są pewne plany, są pewne zmiany, może jak się udosyć, będzie dobrze, to będzie lepiej. A teraz z was zapraszam, no to zaczynamy. Do 4 tu w internecie dłużej. Radio na Góralską Nutę, mój własny autorski program. Wojciech Drula, witajcie jeszcze raz. Już prawie noc, czas na powroty i ptaki śpią. Samochody przy domach wzdłuż przywarowały już. Pod oknami gdzieś by się szło, coś by się chciało. Już prawie noc, a mnie wciąż mało i nosi mnie po mieście czorwie gdzie. Jak minął dzień, jak ci się dziś pożyło, jak minął dzień, czy ci się coś... Przygrą wam od czasu do czasu tą melodię, jak minął dzień. Wczoraj cała Polska i cały świat pożegnał Krzysztofa Krawczyka. Pogrzeb miał charakter państwowy, oddane były hołdy. Ludzie wspominali, oczywiście bardzo w takim zakronym gronie. Ceremonia pogrzebowa się odbyła. Teraz grom wam z płyty, która jest podpisana Gosi i Wojtkowi, Krzysztof Krawczyk. Mam taką płytę. Kiedy w 2010 roku Krzysztof Krawczyk był w Chicago, kiedy piękny koncert w Copernicus Center przeżyliśmy wspólnie razem, kiedy właśnie Radek Łuszko był impresario, zaprosił Krzysztofa Krawczyka do Chicago. Były spotkanie w Shaman's Market tutaj w Bridgeview. Fajne zdjęcia muszę posłuchać, na pewno wam jestem pokozem. Radek miał być gościem mojego programu, widzieliście na plakacie, ale niestety pewne sprawy się skomplikowały, było trudno się połączyć z Radkiem, żeby my sobie powspominali, ale wierzę w to, że jeszcze poopowiadą, bo Radek sprowadzał dość dużo fajnych ludzi. Swego czasu u pana Łolego Podmańskiego w słynnym The Club były piękne imprezy, piękne koncerty. Kto ich nie pamięta? Przepiękny czas. O, jak się tam fajnie słuchało, jak było blisko, a jak było dużo ludzi.
The Club, miło wspominamy i Radek Kołuszko, dużo wspaniałych artystów sprowadzą. Mamy takich kilku fajnych impresario, państwo Zakreta. Myślę, że wszyscy tęsknią za tym czasem, za tymi koncertami, za artystami z Polski, co przyjeżdżali do Chicago. Zostaną nam wspomnienia i mam nadzieję, że szybciutko, warciutko wróci do normy i będziemy mogli znowu cieszyć się tymi pięknymi występami, a nasi panowie, nasi państwo będą mieć pełne ręce roboty i znowu sprowadzać tych wszystkich artystów, a po Krzysztofie Krawczyku zostaną nam wspomnienia, żeby zostały jak najdłużej grać jego muzykę, musimy częściej, jest bardziej częściej, żeby przybacować łonim. Co niesie czas, co jutro czeka nas, kto wie, jak minął dzień, zwiał od nas aż się kurzy, zanim od gwiazd ktoś może z gwiazd wywróży. Co niesie czas, co jutro czeka nas. Co jutro czeka nas. Kiedy góral umiera, to góry z żalu sine pochylają nad nim głowy, jak nad swoim synem. Las w oddali szumi mu odwieczną pieśń bukową, a on długo sposobi się przed najdalszą drogą. Kiedy góral umiera, to nikt nie układa baśni, tylko w niebie roziskrzonym mała gwiazdka gaśnie, głowę jeszcze raz uniesie do góry, do nieba, by pożegnać góry swe. By im coś zaśpiewać. Z 13 kwietnia roku pańskiego 2021 będzie pierwsza rocznica śmierci świętej pamięci Andrzeja Gendułka. Patrzcie, jak ten czas leci. Dzisiaj bocymy ten moment, kiedy nie mogliśmy go godnie pożegnać. Kiedy zastanawialiśmy się, jak można mu oddać hołd. Bocem dziś jakuk przed Kamiński Funeral Home na parkingu cekał. Mogę wleźć do środka, czy nie mogę wleźć? Niestety, było ino wtedy 10 osób mogło wejść do środka. Po te popołudniu pogrzeb, też ograniczona ilość ludzi na pogrzeb, żeby mogła w autach przyjechać. Pojechałek nad grób Jęczka popołudniu, późno już popołudniu, żeby oddać mu hołd i pożegnać go. Ciężki czas. Tak i też mama świętej pamięci Jęczka, Janka Paryżanka, słynno Janka Paryżanka, też nie dało się dać kobiecie szacunku i pożegnania. Co za czasy my przeżyli. Posłuchajcie, jak Andrzej gadał do nas. Andrzej Gendułek, Radio na Góralską Nutę, były prezes Związku Podhalan, organizator, główny, można powiedzieć, tego konkursu Koszyczka Wielkanocnego. Witam. Spotykamy się po raz 28, czyli 28 wydań, 28 lat temu rozpoczęliśmy z moim partnerem, byłym radiowym świętej pamięci Józkiem Bawią, który mam nadzieję gdzieś tam za światów nas po prostu śledzi i patronuje tej całej sprawie. Tak zostały wspomnienia. Potem próbowaliśmy po kolei upamiętnić ten czas i pożegnać go w miarę godnie. Myślę, że jeszcze wiele rzeczy jest do zrobienia. Nadanie mu jakiegoś honoru za działalność swoją. Ale czas pokoze. Dzisiaj na ręce rodziny składamy jeszcze raz kondolencje
Jędrek pozostanie na zawsze w naszej pamięci, tak jak Józef Bafia, tak jak pani Janina Duda i wielu wspaniałych ludzi, którzy tworzyli tą polijną góralską działalność. I dumny jestem z tego, że mogę dalej kontynuować nazwę tego programu Zetunie Zaginie, Radio na Góralską Nutę. Trochę w innej odsłonie, ale tak już jest. Andrzej miał inny styl, Józef miał inny styl, ja mam inny styl, ale ważne, że jest. Kiedy góral umiera, to góry z żalu sine pochylają nad nim głowy, jak nad swoim synem. Las w oddali szumi mu odwieczną pieśń bukową, a on długo sposobi się przed najdalszą drogą. W najnowszym weekendowym numerze Dziennika Związkowego co wiadomo o śmierci Jakuba Marchewki zastrzelonego w Wielkanoc. Analizujemy wyniki wtorkowych wyborów na przedmieściach Chicago. Sprawdź, kto wygrał wybory w twojej okolicy. Duże zmiany w konsulacie. Czy teraz będzie łatwiej odnowić polski paszport? Dwulatek ofiarą strzelaniny i strasznej głupoty dorosłych. Co dokładnie wydarzyło się na Lakeshore Drive? Szczegóły sądowej batalii o przyszłość reformy imigracyjnej. Polonusi wspominają Krzysztofa Krawczyka. Przede wszystkim lata, które ten wielki artysta i imigrant spędził w Chicago. Dziennik Związkowy. Najlepsza polska gazeta w Chicago. Syryjska mistyfikacja. Fałszywy szpieg, mistyfikacja i zdrada. A wszystko dotyczy gry wywiadów USA i Wielkiej Brytanii w Syrii. Okrutny los bezdomnych. Dlaczego w najbogatszym kraju świata brak dachu nad głową staje się przestępstwem? Zagubiony w trójkącie Michigan. Steven Kubacki zginął bez śladu nad zamarzniętym jeziorem, by odnaleźć się niespodziewanie bez świadomości tego, co się wydarzyło w ciągu 15 miesięcy, kiedy bezskutecznie go poszukiwano. Magazyn Kalejdoskop. W każdy weekend. Tylko w Dzienniku Związkowym. Rozmowy nie tylko polityczne. Zawsze w czwartek, zawsze o pierwszej. Zaprasza Małgorzata Błaszczuk. Była wielkanocna niedziela, godzina 16:30. Pod sklep Max Food and Liquors podjechał samochód, w którym siedział Jakub Marchewka razem ze swoim ojcem. Mężczyźni zaparkowali bardzo blisko stojącego na parkingu samochodu, tak niefortunnie, że Jakub wychodząc z samochodu porysował drzwi stojącego obok auta. W samochodzie znajdowała się młoda kobieta, która była bardzo niezadowolona z tego, że doszło do takiego incydentu. Wygląda na to, że zadzwoniła do swojego przyjaciela, który znajdował się w środku w sklepie monopolowym. Do tego sklepu wszedł Jakub razem z ojcem. Tam starli się panowie słownie. Doszło nawet do przepychanki, do... piszą media, bójki. Kiedy Jakub wyszedł ze sklepu, mężczyzna wybiegł za nim, rzucił w jego samochód nieokreślonym przedmiotem. Jakub na to zareagował, wyszedł z samochodu i wtedy został postrzelony dwukrotnie, najpierw w brzuch, później w twarz. Napastnik razem z kobietą, która była jego współpasażerką, uciekli z miejsca zdarzenia. Pogotowie, które przyjechało na miejsce, zabrało Jakuba do University Medical Center w Maywood, gdzie Jakub został poddany zabiegowi operacyjnemu mającemu mu ratować życie. Jak Państwo już zapewne wiedzą, 28-letni Polak zmarł. To było popołudnie wielkanocne. Wszyscy żyjemy tą tragedią i wszyscy zadajemy sobie pytanie, jak to możliwe, że do tej pory jeszcze policja nie przedstawiła nam wizerunku zabójcy i osoby, która była świadkiem tego zdarzenia i zdaje się także inicjatorką całej awantury. Proszę Państwa, Polakowi nic w życia nie wróci. My poszukujemy razem z policją sprawcy, co wiemy o napastniku. To mężczyzna pomiędzy 20 a 25 rokiem życia, mierzący między 173 a 175 cm, z ogoloną głową, z tatuażem na lewym przedramieniu. W chwili morderstwa miał na sobie buty w kolorach czerwonym, białym i czarnym. Czarny podkoszulek i niebieskie dżinsy. Tyle wiadomo. Jak nam powiedziała siostra Jakuba, kogoś policja zatrzymała, ale jest to bardzo enigmatyczna wiadomość.
Sprawą zajmuje się komisariat 16 w Jefferson Park. Ja próbowałam dzisiaj dodzwonić się do tego komisariatu, ale jak Państwo sami wiecie i macie doświadczenia z chicagowską policją, zazwyczaj jesteśmy wpuszczeni w taki cykl od telefonu do telefonu, gdzie można zostawiać wiadomości. Zostawiłam, na razie nikt nie oddzwonił. Proszę Państwa, w studiu mam gości. Mam dwóch panów, pracodawcę Jakuba, Pawła Zioło z firmy PT Dot Cleaning. Dzień dobry, Paweł. Dzień dobry, witam serdecznie. Jakub u Pawła pracował od momentu skończenia szkoły średniej od 2011 roku. Jest też Rafał Kawalec, który spotkał się z ojcem zamordowanego Polaka na pogotowiu ratunkowym w właśnie University Medical Center w Maywood i był przypadkowym świadkiem tej tragedii, bo jak gdyby obserwował reakcję najbliższej rodziny Jakuba. I zacznijmy, Paweł, od ciebie, bo ja wiem, że jesteś w kontakcie z rodziną, znasz rodzinę. Powiedz, jakim był człowiekiem? Tak, przede wszystkim chciałem złożyć na wyrazy współczucia na rodzinie, bo wiem, co przeżywają, wiem, co się teraz dzieje, wiem, jak się ojciec Jakuba czuje, a wiadomo, że był bezpośrednim świadkiem tego morderstwa z zimną krwią, także no, niewyobrażalny na pewno ból. Jeżeli chodzi o Jakuba, tak, Jakub pracował w naszej firmie u mnie praktycznie od 2011 roku, tam no, jakoś na końcu 2011 roku właśnie zaczął pracę. Bardzo mocno poruszyła ta tragedia polonijne środowisko. Padły pytania, czemu nie ma protestów, tak jak były przy George Floyd. Pojawia się hasła Polish Lives Matter. Wczoraj był protest też w tych okolicach, ale pytałem was szpieknie, żebyście dzisiaj między godziną 4.30 a 5.00, żebyście się syćka spotkali tam na skrzyżowaniu 3500 North Austin Avenue, tam w tym miejscu, gdzie Jakub Marchewka został postrzelony śmiertelnie. To też pytamy was szpieknie, jak ci, co słuchają tego programu i będą mieć chwilę czasu, żeby tam pojechali, aby uczcić pamięć naszego rodaka. Pytają pięknie, żeby wywiesić polską flagę z czarnym dodatkiem, z czarną wstęgą. Choć jedno powiem, że nasza obecność powinna być mocno zaznaczona i pytam was pięknie, żeby jechać tam i dać o sobie znać. Jak ino można, ale spokojnie. Także jest teraz dzisiaj na skrzyżowaniu 3500 North Austin Avenue. Spotykamy się syćka między godziną 4.30 a 5.00 po południu, żeby uczcić pamięć naszego rodaka. Pytam pięknie, żeby wywiesić polską flagę z czarnym dodatkiem, z czarną wstęgą. Stała pozycja programu. Przenosimy się do Ludźmierza, skąd kustosz Sanktuarium Matki Boskiej Ludźmierskiej dla słuchaczy radia i przypatrzyłem ze sponsorem tej korespondencji są Ania i Jurek Szatkowski, jak i też Kasia i Marek Czubiak. Wielki Bóg zapłać wam za to składom. Ksiądz Jerzy Filek, witaj się, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Szczęść Boże wszystkim słuchaczom Radia na Góralską Nutę, mówi ksiądz Jerzy Filek, Sanktuarium Matki Bożej w Ludźmierzu. Po początkowym okresie w tygodniu szalejącej zimy i śnieżyc mamy już teraz bardziej wiosnę, temperatury 15 stopni, ale to chyba tylko chwilowo, bo znowu ma być jakaś zmiana. Przed tygodniem zakończyliśmy Triduum Paschalne, radowaliśmy się zmartwychwstaniem Pana Jezusa,
Niektórzy pytali, jak to u was w Ludźmierzu, czy dużo ludzi było w kościele? No ale jakże mielibyśmy nie wpuszczać wiernych do świątyni dla świętowania tak wielkich uroczystości? Także kto chciał, to był w świątyni, kto to na zewnątrz uczestniczył we mszy świętej i nabożeństwach. Każdy, kto pragnął, mógł pomodlić się w tamtym czasie świątecznym. Radością dla nas wszystkich i dla mnie, i dla parafian była nowa jakość scholi, która rozrosła się podczas pandemii o sporo dorosłych osób i osiągnęła dużo wyższy poziom śpiewu. Piękny śpiew, który był modlitwą, przynosił zadumę i radość w Wielkanoc. A dziś mamy już święto Miłosierdzia Bożego. Oczekujemy tego miłosierdzia od Boga, Jego przebaczenia, Jego przytulenia, ale też, jak Pan Jezus mówił, błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Trzeba, abyśmy także czynili miłosierdzie. Święta Faustyna w dzienniczku zapisała, iż Pan Jezus jej mówił, że są trzy stopnie czynienia miłosierdzia. Pierwszym jest czyn, który podejmujemy. Drugim jest słowo, które adresujemy do bliźnich, a trzecim, które zawsze możemy podejmować, a zwłaszcza wtedy, kiedy nie możemy, ani czynem, ani słowem, tym czynem miłosierdzia jest modlitwa również. A zatem dziś w święto miłosierdzia pamiętajmy o koronce do Bożego Miłosierdzia o 15:00, no i może w jakiś inny sposób włączmy się jeszcze w to świętowanie, bo w Polsce to także rozpoczęcie Tygodnia Miłosierdzia. Okazja do podziękowania wszystkim, którzy angażują się w działania charytatywne. Pięknym także czynem miłosierdzia może być oddawanie krwi w punktach krwiodawstwa, do czego was zachęcam i naszych parafian również, ponieważ szpitale w związku z pandemią borykają się z dużymi brakami krwi, krwi, która przecież ratuje życie ludzkie. A w tygodniu, w środę, jak zwykle nieustająca nowenna do Matki Bożej Ludźmierskiej o 18:00 polskiego czasu, jak zawsze też z transmisją przez Facebook na telewizji Podhale, zachęcam do łączenia się z nami podczas tej transmisji i modlitwy. W tym też dniu, 14 kwietnia, obchodzimy Święto Chrztu Polski. To święto ustanowione przez polski parlament przed kilkoma laty, upamiętniające właśnie chrzest Polski w 1966 roku, który najprawdopodobniej miał miejsce właśnie 14 kwietnia. A patronem tygodnia jest nieformalnie święta Faustyna, ponieważ nie obchodzimy żadnego poważniejszego wspomnienia, natomiast Faustyna jest oczywiście patronką od miłosierdzia, sekretarką miłosierdzia, jak ją sam Pan Jezus nazwał. A z informacji innych, polskich i podhalańskich, no jak wiecie, mamy trzecią falę koronawirusa, ale o niej z pewnością dużo wiecie, więc może skupmy się przez chwilkę najbardziej takich może przyziemnych, ale ważnych rzeczach, mianowicie Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to kolejny sposób wspomagania lokalnych społeczności, samorządów i zostało przeznaczone dla naszego regionu wiele milionów złotych. Ja wspomnę tylko o niektórych miejscowościach, które będą mogły się w ciągu tego i przyszłego roku ucieszyć z nowych inwestycji, na przykład oczyszczalnie ścieków i wodociągi to takie miejscowości jak Białka Tatrzańska, Szlachtowa, Arabka, Zdrój, Zaskale, gdzie indziej znowu rozbudowa szkół czy sal gimnastycznych jak w Sromowcach Wyżnych czy też w Sieniawie, ośrodki sportowe, rozbudowa ich jak na przykład w Tylmanowej, więc wiele się będzie dobrych rzeczy działo, zresztą dużo się dobrych rzeczy dzieje, nasz region się bardzo rozwija. Ponieważ ostatnimi czasy były duże zmiany pogodowe i śnieg, a teraz ciepło, dlatego też w Tatrach obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego. Choć słoneczna i ciepła pogoda w sobotę, w niedzielę przyciąga w góry wielu turystów. Niektórzy byli nawet świadkami zejść lawin, których w sobotę zeszło około 10, może niewielkich i nikomu szkody na szczęście nie uczyniły. Niektóre z nich nawet zostały sfilmowane. Czasy życzeń dla wszystkich, którzy
w tym tygodniu obchodzą odpusta. Jest to odpust właśnie Miłosierdzia Bożego. W tę niedzielę obchodzony w Bańskiej Niżnej, Rokicinach, Zakopanem na Chramcówkach i na Cyrli oraz w Tylmanowej. Wszystkich związanych z tymi parafiami serdecznie pozdrawiam. A dzisiaj w Ewangelii słyszeliśmy, albo będziemy słyszeć, o apostole Tomaszu, który jako niedowiarek dotknął ran Jezusa, niejako w naszym imieniu, abyśmy mieli pewność, że On, Jezus, naprawdę zmartwychwstał i żyje. On odpuszcza grzechy i okazuje dziś w specjalny sposób swoje miłosierdzie. Szczęść Boże wszystkim słuchaczom i szefowi Radia na Góralsko-Nutę z Panem Bogiem. Błogosławieć i Bóg zapłać. Jest rozprowadzającym za sponsorem tej korespondencji są Ania i Jurek Szatkowski, jak i też Kasia i Marek Czubiak ze swoją rodziną. Marek jest właścicielem firmy M Electric. Wielki Bóg zapłać wam za to wszystko składom. Mam nadzieję, że niedługo się uwidzimy i usłyszymy w programie Radia na Góralsko-Nutę. Pogodajcie troszeczkę o sobie, tak jak i Ania i Jurek Szatkowski, jak i też Kasia i Marek Czubiak. Pozdrawiam ich bardzo, bardzo serdecznie. To, co dzieje się na Podhalu, zawsze odbija się szerokim echem w Polsce i poza jej granicami. Tygodnik podhalański. Nic nie przejdzie bez echa. Szukaj w kioskach i na 24tp.pl. Jurek Jurecki, dziennikarz i wydawca. Górol radzi widzom, syćko co wielgie. Wielgie góry, wielgie baby, strasznie sumne. No i największe polskie delikatesy w Ameryce. Shop and Save Market. Niezwykła podróż po świecie kulinarnych doznań. 8847 South Harlem w Bridgeview. Telefon 708-398-6600. Pytam was pięknie, zejdźmy się syćka. Shop and Save Market. Hej. Hej, nie kogo. Ej, nie kogo. A jak się za kogo zbierze się czoło zenić i zrobić piękne wesele, to tylko w Belvedere Chateau Banquet. Słuchajcie, Belvedere Chateau 8055 West 103 Street w Palos Hills. Serdecznie wam polecam to miejsce, z całego serca gwarantuję za wspaniałą obsługę, za piękny wygląd, najpiękniejsza sala bankietowa w Chicagolandzie i jeszcze może dalej. 8055 West 103 Street w Palos Hills, numer telefonu 708-430-1800, dzwońcie, zostawcie wiadomość, jeżeli nie ma ich w tym momencie przy telefonie, odzwonią na pewno. Róbcie rezerwację, mają dużo jeszcze wolnych miejsc, na ten rok i na następny. Gwarantuję, świetnie wyposażona kuchnia, to podkreślam, bo to jest bardzo ważne. Wspaniali kucharze, wspaniała obsługa i piękna sala bankietowa po ogromnym remoncie przeprowadzonym w ostatnim czasie. Ela i Bolek serdecznie was zapraszają, a ja w ich imieniu polecam to miejsce. Belvedere Chateau, Palos Hills, najpiękniejsza sala bankietowa. Polecam. Chcesz, aby najważniejszy dzień w twoim życiu wyglądał spektakularnie? Powiesz go najlepszym fachowcom w tej branży. M&M Event Planners to rodzinny biznes już z 15-letnim doświadczeniem. Ich profesjonalizm, elegancja i klasa nie mają sobie równych. Są w stanie jednorazowo obsłużyć nawet do 1200 gości. Pięknie przygotują nie tylko przyjęcie weselne, ale chrzciny, komunie, stypy, jak również prywatne imprezy. Tak w salonach, jak również ostatnio bardzo popularne w ogrodach pod namiotami. Szybko, sprawnie i bezstresowo dopasują się do każdej okoliczności czasu i terenu. MMM Event Planners to Marek, Magda, Paulina, Sylwia, Szymon i Sebastian Wosiński, rodem z Czarnego Dunajca. Zapoznaj się z ich kreatywnością, ofertami, ogromną ilością bogatych wyposażeń, dzwoniąc do Pauliny pod numer telefonu 708-717-75-52, 717-75-52. Lub poglądaj w środkach masowego przekazu pod nazwą MMM Event Planners. Podaruj im twój dzień, a nigdy go nie zapomnisz. No to skoro my są przy MMM Event Planners, to prosimy o uwagę Marka Wosińskiego, który właśnie obchodzi swoje urodziny. Marku, specjalna muzyczna dedykacja dla ciebie. Zbuję i znowu nie przespano noc, ale czemu? Z powodu roboty czy z powodu Magdy?
jutro. I znowu nieprzespana noc, i znowu zmarnowany dzień. Czas życia krótki, napijemy się wódki. Specjalna muzyczna dedykacja dla Marka Wosińskiego, który obchodzi swoje urodziny. Marku, wszystkiego najlepszego od kochającej cię żony Magdy, od twoich dzieci Paulinki, Sylwii, Szymona, Sebastiana. Od całej rodziny, od wszystkich znajomych, bardzo, bardzo szerokiego grona przyjaciół, znajomych, rodziny, wszystkich, którzy co was radzi widzą. Happy birthday dla Marka Wasińskiego. Marek, oddaję ze siły do każdej zeły, wiem, że tej siły macie dość syćka, boście są fajną grupą jako MMN Event Planners, rodzinny biznes. Pozdrawiamy was serdecznie, a Marku widzimy dużo siły, dużo radości, spokój ducha i dużo, dużo sukcesów w własnym biznesie. Nieprzespana noc i znowu zmarnowany dzień. Czas życia krótki, napijemy się wódki. I znowu nieprzespana noc i znowu zmarnowany dzień. Czas życia krótki, napijemy się wódki. Dzwonimy do Cindy Szczygiel-Żeglin, kandydatki na majora Palos Hills. Halo. Cindy, witam serdecznie. Cześć. No cześć. No na pewno są nasi słuchacze spragnieni wiadomości, bo wiadomo, że w środkach masowego przekazu jest też powiedziane, ale zawsze Radio Wojtka jest dość takim ważnym radiem. Opowiadaj, jak sytuacja wygląda. Tak, sytuacja u nas, że Polacy nasi nie zawiedli. Licznie odbyli się u nas właśnie w Palos Hills na wyborach. Bardzo jesteśmy wdzięczni właśnie za ilość właśnie Polaków, co przyszło. Wzruszeni jesteśmy tą całą sytuacją. No ale niestety tym, że myśmy się zmotywowali, tak samo się zmotywował były burmistrz i nie udało się nam go pokonać jako na stanowisko burmistrza ani na radnych. Ale dziewczyny nasze dostały się do szkoły, do dystryktu 117, więc będziemy mieli polską reprezentację dla naszych dzieci. W dystrykcie 117 to się dostała Barbara Rebides i Ewa Boheński. No i bardzo się cieszymy i gratulujemy im dużo sukcesów właśnie w podejmieniu decyzji i w ogóle. No to będziesz miał okazję zaprosić też ich tutaj do studia do nas i porozmawiać sobie na ten temat, a w takim razie musimy trochę mocniej przygotować twoją kampanię wyborczą następną za 4 lata. Za 4 lata. I właśnie już teraz będziemy działać, już rozpoczynać od przyszłego tygodnia, planować właśnie w jaki sposób będziemy atakować w sumie za 2 lata, bo za 2 lata radnych możemy wysłać, bo połowę radnych idzie było teraz do wyborów, a za 2 lata będą następni radni. Sylwii, zapytam, i miałaś okazję spotkać się byłym i obecnie dalej pracującym na stanowisku majora panem burmistrzem? Miałaś okazję spotkać z panem burmistrzem? Od wyborów to jeszcze nie, niestety. Dopiero się zobaczymy pewnie w tym tygodniu na następującym City Council meeting, który będzie. Czy dotarło do niego, że dość mocną konkurencję miał, jako chodzi o swoje stanowisko, które piastował przez 40 lat? O, panie Wojtku, naprawdę bardzo dotarło i bardzo się tego bał. To cała ekipa, cała rodziny wszystkich tych radnych i włącznie z burmistrzem, to wszyscy pod każdą placówką obstawili, bo do tego stopnia się bali, więc nas nie było licznych jako wolontariuszy, ale uzbierało się nas sporo, no ale oni na pewno mieli więcej po prostu reprezentacji przy każdej placówce, przy każdej lokalizacji właśnie wyborczej. Bardzo ciężko pracowali. Co jeszcze zauważyłam właśnie, że ściągli starszą generację ludzi,
i po prostu jak zawsze mówią, że właśnie, że głosują ci tacy, co dopiero kończą 18 lat, co się cieszą, że idą do wyborów i najczęściej ci to są najstarsze pokolenie, no nie? I właśnie brak właśnie motywacji w tym średnim wieku, tak od 30 do 65 lat, tak. Nie ma tak dużo ludzi, co przychodzi do wyborów, ale naszych Polaków to właśnie wszyscy, bardzo, bardzo sporo nas było. Jak chodzi o ilość głosów, to były burmistrz osiągnął około 1700 głosów, a dla mnie jako na stanowisko burmistrza no to było około 940 głosów. Pięknie. Cindy, młoda osoba, która wystartowała na takie stanowisko, zdobywa tyle głosów, w porównaniu do burmistrza, który piastuje to stanowisko 40 lat, to można powiedzieć, że duma. Ukłon, szacun, no, jest, szacun, no, brawo. Dziękuję, no to wiesz, 35% głosów to jest bardzo dużo właśnie osiągnięcie i bardzo jestem w takim dumna razie i właśnie, bardzo dziękuję. Dumna z naszych Polaków. Tak, dziękuję im tutaj przez moje radio, Radio na Góralską Nutę. Dziękuję im, tym wszystkim, którzy cię poparli, którzy trzymali kciuki, którzy wierzyli w ciebie i wierzą dalej, że się to uda. Tak, wszystkim właśnie dziękujemy i dalej będziemy akcję do przodu ciągli i prosimy o wsparcie i o zaangażowanie się z nami i kto chętne, żeby właśnie się do nas zgłosił, żebyśmy mogli właśnie dalej nowych kandydatów podstawiać. Również chcemy ruszyć nie tylko do Palos Hills, ale do Palos Township, gdzie mamy już inne nacje są reprezentowane i u nas nie ma. Dam tak przykład, że nasze ankiety nie były nawet wyborcze po polsku, tylko były po arabsku, no nie? I o, takie... To ciekawe. To coraz a ciekawie. A było, wywnioskowaliśmy, że z tych 940 głosów, to około 800 było samych polskich ludzi, co byli, a to resztę przypuszczamy, że to byli Amerykanie, według naszej analizy. No i na tyle ludzi, którzy byli, bo naprawdę nasza nacja była bardzo pokaźna w tych wyborach i z jakiej racji nie były dostępne właśnie karty wyborcze w języku polskim, tego to już, właśnie... To już teraz wiesz, co masz robić w następnym razie. Już wiesz, co masz robić. Szanowni Państwo, nasi kochani, Cindy Szczygiel-Żeglin, kandydatka najmłodsza na burmistrza miasteczka Palos Hills w programie Radia na Góralską. Tutaj dziękuję wszystkim wyborcom, no i wierzymy w nią, że następnym razem się uda. Uda się na pewno. Dziękujemy, Bóg zapłać. Trzymaj się, cześć. A teraz dzwonimy do pana Krzysztofa Wąsowicza. Niech nam opowie, jako było u niego. Hello. Pan Krzysztof Wąsowicz, major miasteczka Justice. Krzysztofie, witam serdecznie w programie Radia na Góralską Nutę. Cekome na wieści, łot tobie. Witam serdecznie, witam ciebie i słuchaczy Radia na Góralską Nutę. I muszę wam powiedzieć, że wszystko się udało bardzo ładnie. Wygraliśmy zdecydowanie. Pięknie. Nie ma żadnych, wiesz, wątpliwości ani nic. Cała grupa wszyscy, czyli ja, klerk, i trzech radnych. Między nimi właśnie Stasiu Ogórek, który po raz pierwszy się załapie za władze miejskie, za miejscowe, wiesz. No i zobaczymy, no. Trzeba dać młodym szansę. I Krzysiu, tak myślę, jeszcze takim trzeba będzie chyba cię ustawić, Cindy trzeba będzie ustawić na spotkanie z tobą, żebyś dał jej troszeczkę takiej porady, jak to zrobić, bo już jesteś dość porę fajnych roków na twoim stanowisku i ty dobrze z taką młodą osobą jak Cindy zastartowała. Co prawda jej się nie udało, ale jest na tą ilość głosów, co zdobyła, to wielki szacun dla niej. Także myślę, że tu trzeba będzie was obydwu wziąć na rozmowę do mnie, do radia i troszeczkę tak publicznie sobie podyskutujemy, co trzeba byłoby dobrze zrobić, żeby było dobrze. Nie ma sprawy. Kiedy będziesz miał czas i ochotę zaprosić mnie, to ja sobie zrobię czas i podskoczę do ciebie, porozmawiamy, bo jest o czym rozmawiać i naprawdę cieszę się bardzo, że Polacy się biorą właśnie za lokalne władze miejskie, bo tutaj właśnie na tym niższym stanowisku podejmuje się decyzje, które ważą na ich życiu, na ich dzieciach, na tym, co się tutaj dzieje. I fajnie. No to w takim razie, Krzysiu, bardzo proszę, podziękuj tym wszystkim, którzy dzięki radiu na Góralską Nutę usłyszeli tą wiadomość, no i przyszli też zagłosować. I strasznie dziękuję wam wszystkim i nie zawiedę was i będę gazdował tak, żebyście byli dumni, że wasze głosy nie poszły na marne. I to jest piękne. Bóg zapłać, pan Krzysztof Wąsowicz. Major miasteczka Justice z sukcesem na kolejne 4 lata, Krzysiu, tak? 4 lata? 4 lata. Bóg zapłać. Do usłyszenia się i do zobaczenia w studiu. Poopowiadajcie, jakie macie plany, a poza tym ja i tak muszę przyjść do WOS, żebyś mi pokazał, jak te plany rozbudowy tych highwayów tam koło WOS będą wyglądać, bo na pewno ludzie będą ciekawi, a na Facebooku zaś u mnie tu uwidzą. Dobra,
fajnie, dziękuję bardzo i dziękuję wszystkim za słuchanie i za pomoc i za głosy. Bóg zapłać. Gratulacje. Jako właściciele agencji Farmers Insurance, Dorota i Krzysztof Krężel, będący wśród Polonii od ćwierć wieku, zawsze stawaliśmy na wysokości zadania, aby zabezpieczyć Państwa rodzinę i cały dobytek. 6444 West Archer Avenue, Chicago. Byliśmy, jesteśmy i będziemy dla Państwa. Farmers Insurance, Krzysztof Krężel. Ja też u nich wszystko ubezpieczyłem. Farmers Insurance. Godne polecenia. Super Express, największa gazeta polonijna w USA, w Chicago. W każdy czwartek blisko 100 stron relacji z wydarzeń w Chicago, Polski i świata. Polityka, gwiazdy, program TV, krzyżówki, horoskop, kronika podhalańska. Wszystko w jednej gazecie w tygodniku Super Express Chicago. Chcesz wiedzieć więcej? Czytaj w Super Express. Mówimy jak jest. Właściciele Shop & Safe Market, Państwo Ewa i Cezary Jakubowski, serdecznie dziękują wszystkim swoim klientom za zaufanie i pomoc we wspólnej budowie sukcesu największej sieci supermarketów polskich właścicieli. Spotkajmy się w Shop & Safe Market, shopandsafemarket.com. Cześć, skarbie. Wiem, że jesteś zmęczony, ale pamiętasz o jutrzejszych urodzinach Basi? Musimy? Wiesz dobrze, jak bardzo się wstydzę otworzyć buzię przy innych. Do tego zapewne świetne jedzenie. A ja przecież niczego nie pogryzę. Może pójdziesz sama, co? Mam już tego dosyć. Przez twoje zęby w ogóle nie mamy życia towarzyskiego. Koniec. Umawiam cię na darmową konsultację z dr Zakrzewską. Odzyskaj pewność siebie. Ciesz się życiem i swoim nowym uśmiechem. Zabiegi wstawiania implantów. Szybko, komfortowo i pewnie. Klinika dr Zakrzewskiej. 4849 North Milwaukee w Chicago. Lub zadzwoń 773-622-8700. Czujesz, że twój stary cię ani grzeje, ani chłodzi? Wymień go! Hurtowa sprzedaż pieców i bojlerów 24 Heating and Cooling. Zobacz inne super promocje na stronie ogrzeje i ochłodzi.com. Ja wiem, że my są już po świętach wielkanocnych, ale do tych życzeń jeszcze wrócę, bo były bardzo tak sykownie przyrektowane dla Radia na Góralską. Nuta dla wosyczki, do słuchaczy. Bo poeta Stasio Ogorek pyto, żeby jeszcze zagrać właśnie tą jego melodię. No tu po tych życzeniach ta ładna nowa melodia. Staska Łogórka, kapela Łogórki. Gno chwila za chwilą, godzina w godzinę, a jak człek chce zbocić znajomych, rodzinę, tych bliskich i dalszych, by ich myśli zbocić, to się musi wozno chwila napatocić. W tym czasie przemyśleń, umortwień dla dusy, co człekowi wnuku sumieniem porusi, poli się światełku, co nam sił dodaje. Chrystus lonos cierpiał, lonos zmartwychwstaje. Nadzieja losyczki, sąsiada, czy brata, rodoków, czy łopcyk, lo całego świata. Odpuszczoną grzechy, odpuszczoną winy, ciezmy się dziś syczka z tej wielkiej przyczyny. Zmartwychwstał nam Chrystus, sieje ziarno zycio, on nam chce godnego syczkim żywo bycio. Przyjmijcie życzenia, zdrowia, pomyślności, by wozło mijały smutki i przykrości. Chłopa z wesołości przy rodzinnym stole, by wozu nieminny przerozniesła wolę. Syczkiego z umiarem ciasta i pysności, co by ze złądkiem nie narobić złości. Przymigusz dużo wody i to zakropianej, by się zaboczyło bolączki i rany. Zgody ze syczkimi w domacy w robocie, co by zaboczyli syczka o kłopocie. A góralskie radio do ruli Wojtusia będzie musieć ze świątko z tego ozrusać. Jak się nam poskarzy, ze minut brakuje, kapela Łogórki nowe przysypuje. Graj Wojtuś muzyczkę i głoś wiadomości, co by ten rok minął wszystkim bez przykrości. Niech się straci COVID i inne chorości, a w 21 problemy uprości. Niech dobra radości trudno będzie zlicić, kapela Łogórki tego syczkim zyci. Haj! No
No to nam nic nie zostało i no grać kapela Łogórki specjalnie do słuchaczy radia na Góralską Nutę. No i po to, żeby się rozrusać, bo wiosna jest, lato się zbliża, trzeba sixpacki pokazać, nie wiem jak nam się uda te sixpacki porobić, ale no lepiej, żeby nie z lodówki bana sobie. W takim razie gromy, mam taką specjalną propozycję dla moich uczestników programu radia na Góralską Nutę, taki tak zwany bundle deal, żebyście się łozenieli w Holy Name Katedra, w katedrze w downtown Chicago, kiedy ksiądz Marek Smułka wam do ślub, potem przyjęcie weselne w Belwederze, ale w Cyćka jedziecie z Januszem, Halle ud Limo, ale zanim do tego dłędzie, to całą salę i kościół przyrektuje wam pięknie M&M Event Planners. Młoda pani mama Drustki ubieram się w Dimitrios Bridal u nas jej Marysi Rafacz, zaś młodego pana Drusbów i Cyćki po kolei ubierę J&W Menswear. Ciao waluś, myślę, że więcej nam już więcej nie trzeba. No to gromy. Zarubię se dziupaską, ja odbyjdę na granie. I wykrzesane z serduszku pozostawię na nie. Jakby ty nie dał swojego, bym patrzał na nie. My zaś dzisiaj chrzcimy małego Jaśka Bauera. Jasiu Bauer, Jan Bauer, skarb siostry Moni naszej i swagra Daniela Bauera. Wszystkiego dobrego, cała rodzina spotyka się na przyjęciu, ale pierwsze w kościołku chrzciny Jasia Bauera. Gratulacje, niech za mu się ta darzy na całe życie. A dla rodziców składamy najserdeczniejsze życzenia, bo wycekany, długo wycekany Jasiek jest z nami. Posłuchaj pytaniom mojego, bazy siebie serca twojego, co moje twoje zostanie, łodzisz moje kochanie, co moje twoje zostanie, łodzisz ty moje kochanie. Zarubię se dziupaską, jak wejdę w nagranie, pijmy krzesane serduszko, bo zostawię na nie.
Zarządkowa nr 45 Poronin imień Zofii Gracy serdecznie zaprasza członków koła, jak również wszystkich poronianów, sympatyków koła na uroczystą mszę świętą, dziękczynną za zdrowie i wszelkie łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo członków koła oraz ich rodzin. Msza święta będzie odprawiona w niedzielę, 18 kwietnia, a więc za tydzień, o godzinie 12.30 po południu w kościele świętej Faustyny Kowalskiej przy 5252 South Austin Avenue w Chicago. Prosimy o liczne przybycie poronian z rodzinami w strojach regionalnych. Po nabożeństwie zapraszamy do domu Podhala na zebranie sprawozdawczo-wyborcze oraz święcony obiad. Zapraszamy poronian, a także młodzież oraz chętnych i zainteresowanych, aby wstąpili w nasze szeregi i pomogli przy organizacji charytatywnych imprez oraz realizować nam piękne i szczytne cele, które przed sobą stawiamy. Przedstawimy sprawozdanie z działalności naszego koła i ustalimy plan działania na rok bieżący. Liczymy na obowiązkowe przybycie członków koła. Po informacji prosimy dzwonić 773-418-1262 lub 708-646-6405. Prezeska Zofia Ustupska-Bobak serdecznie zaproszę, a ja w imieniu właśnie prezeski zaproszę nos wszystkich poroniarów na tą mszę i po te zebranie. Jak oto są mamy komunikaty o pracę, dwa komunikaty o pracę, one są też na moim profilu facebookowym. Praca w biurze firmy transportowej od poniedziałku do piątku od godziny 7 rano do godziny 5 po południu. Płatne święto i wakacje, możliwość ubezpieczenia na zdrowie. Potrzebny ktoś do tak zwanego dispatch department, nie musi mieć doświadczenia. Angielski i komputer i dobre podejście do to wystarcza. Resztę nauczymy, piszą. Mieścimy się na południu Chicago, a więc Kedzie i 139. Po informacji prosimy dzwonić do Alicji 312-375-9123. 312-375-9123. A więc jeszcze raz, praca w firmie transportowej od poniedziałku do piątku, od 7 rano do 5 po południu. Nauczą, przyzwyczają. 139 i Kedzie 312-375-9123. Dzwonimy do Alicji. I jest potrzebny pracownik albo subcontractor do pracy przy sidingu. Południowa strona miasta Chicago, dzwonimy do Kaska. Potrzebny pracownik lub subcontractor do pracy przy sidingu. Południowa strona miasta, dzwonimy do Kaska. 773-457-5058. Dzwonimy do Kaska. 773-457-5058. Te informacje są u mnie też na Facebooku. I Małgosia Lasak z Lasak z Deli, Tyspeto, Wasz Pieknie, jakby ktoś się był zainteresowany pracą u niej, to są otwarte miejsca do pracy, do Deli, na sklepie w Cindy, ale przede wszystkim do Deli. Wiem, że dyscyplina tam jest, bo wiem, że jest, a nasa Monika przerobiała całe high school Małgosi Lasak, no i ja też tam troszeczkę jej pomogę. Ale Małgosia dobrze płaci, to jest jedna zasadnicza rzecz, ale jak ono, dyscyplina jest, ale to choćkie warto. Warto właśnie dzieci wysłać do takiej szkoły dyscypliny, także jakby ktoś się był zainteresowany, macie fajne, sykowne dziecku, to, godą młodzież, bo to nie dziecko, dzieci nie wolno zatrudniać do pracy, to do Małgosi Lasak, zgłoście się, powiecie, za Wojtek, u Wojtka w radiu się to słyszeli, pytam wasz pięknie. Rektuje się fajna niespodzianka w radiu na Góralską Nutę, ale to już myślę, że za tydzień, jak nam się uda wystartować, to będzie coś fajnego, ciekawego, znowu nowości, nowości. Wiecie, wiosna idzie, nowości są mile widziane. Marysia i Nogoda za łyczkę za Wartku Godą, bówcem Wartków się wyrobić ze syćkim. Słuchajcie, wywiad z Piotrusiem Ludą w dalszym sensie programu, fajny, długi wywiad, taki obszerny, warto posłuchać na YouTubie, tak zapytam wasz pięknie.
Konkurs, kto zgadnie, kto to śpiewa. Nagroda od Radia na Góralską Nutę. SMS 773-401-1518. 773-401-1518. Kto śpiewa tą piosenkę? Specjalna nagroda od Radia na Góralską Nutę. Bardzo znana postać. Więc jeszcze raz 773-401-1518 wysyłamy SMS-a, kto śpiewa tą piosenkę. Specjalną nagroda od Radia na Góralską Nutę. Ujrzeć ojczysty las, pola i łąki i do matczyny rąk. I bal charytatywny 24 kwietnia 2021. Kamil Kamilczek zaprasza Was na 6 wieczorem do Góralskiej Chałupy. Po półrocznej przerwie z powodu pandemii znowu wracamy do życia. Charytatywny bal królowej Kamila Wilczek serdecznie zaprasza 24 kwietnia 2021 roku. To jest sobota na godzinę 6 do domu pod Halan na charytatywny bal królowej. Wam i zgodą Bóg zapłyć za gości na waszych domach. Program dla was przygotował i realizował Wojciech Dorula. Wysłaliście sobie programu Radia na Góralską Nutę. Życzę miłego niedzielnego popołudnia. Do usłyszenia się za tydzień, a słuchajcie mnie dalej w internecie. Na YouTubie bardzo fajny wywiad z Piotrusiem Ludą. Trzymajcie się, cześć, zostańcie z Panem Bogiem. Pięknie, gratulacje. Szumu w Tyźniu, zebędzie Piotr Luda z nami. No to poczekajcie, spróbujemy do niego zadzwonić. Niech wam trochę jeszcze przegrają. Górzanie, Polska. Halo? Witam, panie Piotrze, pan Piotr Luda.
witam serdecznie, Wojtku. To zaszczyt, mieć tak znaną postać w programie radia na Góralską Nutę. Witam serdecznie z gorącego Teksasu. Dla mnie jest to specjalne wydarzenie z tego względu, że znamy się tyle lat, żyjesz w pięknym stanie, który kwitnie, o którym się mówi, pomimo że jest gorąco, ale się mówi bardzo dużo o tym stanie. Ale może na początku, na samiutkim początku, jestem przekonany, że znają cię setki, a może nawet i tysiące ludzi tutaj z Chicago. Ale dla tych, którzy cię jeszcze nie znają, kto to jest Piotr Luda? Kiedyś miałem taką przyjemność pracowania na południu Chicago, lata temu. Nie wiem, czy pamiętacie taki klub nocny, który się nazywał Night Waits. I tam dostałem moją taką ksywę, zostałem Janosikiem z Sopotu. Także Piotr Luda jest nie z południa Polski, jestem z Sopotu, pochodzę z Sopotu. I trafiłem do Stanów Zjednoczonych po jakimś tam wojażu po zachodniej Europie najpierw, w wieku 18, 19, 20 lat. W wieku 22 lat wylądowałem w Chicago, spędziłem 19 lat w Chicago, robiąc przeróżne rzeczy. No i 10 lat temu wylądowałem tutaj już z rodziną w stanie Teksasu. I tutaj, Piotruś, nas już przybliżyłeś nam wspomnienia, bo przecież któż nie pamięta, ludzie mojej daty, Night Waves, to była oaza naszej dalszej rozrywki, spokojności, oczywiście urocza Dorotka, która gościła wszystkich we wspaniałej oprawie swoich pracowników. Także mając takiego menadżera jak Piotr Luda, no to chyba któż może zapomnieć te piękne czasy Night Waves? Były to wspaniałe czasy, no, miłe chwile, które tam spędziłem parę lat, 3,5 roku bodajże, jeżeli dobrze pamiętam, spędziłem w Night Waves z wami wszystkimi i tam po raz pierwszy poznałem środowisko górali, środowisko ludzi z południa Polski, z tym nie miałem styczności przez pierwsze 18 lat w ogóle w Polsce i w jakimś sensie nie tylko polubiłem, ale i pokochałem i tak jak już powiedziałem wcześniej, zostałem mianowany, ponieważ miałem długie włosy wtedy, zostałem Janosikiem z Sopotu. Pięknie, a więc góral z Sopotu. Piotruś, narobiłem trochę szumu w tygodniu na Facebooku, że będziesz moim gościem. Tam napisałem też, że czołowa postać Ambit. To w takim razie, zanim przejdziemy do ważnego tematu Teksasu, to coś o tym Ambit jeszcze powiedz, chociaż ja też jestem częścią tego Ambit. Troszeczkę zaśpioną, ale przemilczę to. Tak jak dobrze wszyscy pamiętamy z Chicago w 2007-2008 roku rynek nieruchomości został, no ekonomia nas naprawdę bardzo mocno uderzyła. Ja wtedy byłem częścią biznesu pożyczkowego, tak jak większość z nas, kupowałem, sprzedawałem, wynajmowałem i w ciągu krótkiego okresu czasu ten cały rynek nie tylko zatrzymał się w miejscu, ale zaczął się cofać i przez przypadek, można powiedzieć, zostałem zaproszony, żebym zobaczył coś innego. No i taką metodą związałem się z firmą, która tutaj pochodzi z Dallas. Wszedłem do biznesu marketingu, jakkolwiek byśmy to nie nazwali. Na samym początku myślałem, że to będzie tylko parę złotych tam dodatkowych, żeby opłaty zrobić, żeby jakoś przetrwać ten okres kryzysu w naszym kraju i w bardzo krótkim okresie czasu stwierdziłem, że możliwości są tutaj niesamowite i od 13 ponad lat zajmuję się tylko i wyłącznie tym i tak jak już powiedziałem, 10 lat temu z moją całą rodziną przenieśliśmy się tutaj do stanu Teksasu i korzystamy z tych tej ciężkiej pracy, którą włożyliśmy w latach początkowych do dnia dzisiejszego. Piotrze, kiedy odwiedziłem cię w stanie Teksas w roku 2017, byłem zauroczony tym stanem. Niesamowitą czystością miasta Dallas, kiedy przewoziłeś mnie przez miasto, kiedy jechaliśmy po pięciopiętrowym highwayu, kiedy szukałem śmieci przy drodze, kiedy nie wierzyłem we własnym oczom, to powiedziałeś mi wtedy, zawiozę cię w tą brudną część Dallas. W dalszym ciągu nie znalazłem nic śmieci, nie znalazłem żadnego brudu. Byłem zauroczony czystością tego stanu. Jak wy to robicie? Ludzie w Teksasie troszeczkę inaczej podchodzą, bardziej personalnie do tego, do stanu, do tych ulic, do tych nieruchomości, do wszystkiego tutaj. Dam ci drobny przykład. Jak dobrze pamiętasz, mamy jakieś tam małe jeziorko za domem, które jest dostępne dla całego osiedla i przed domem
ja na przykład od samego początku, jak tutaj zamieszkałem, nauczyłem się od tubylców tutejszych, że po prostu trzeba dbać. To jest nasze, te ulice, te dzielnice są nasze i ludzie chodzą tutaj na przykład z workami i zbierają śmieci. I dbają o to troszeczkę inaczej, bardziej personalnie. Jest to jedyny stan w naszym kraju, gdzie ludzie mają flagi swoje stanowe przez cały rok wiszące, fruwające na naszych domach. I mają niesamowity pride, nie wiem jak to określić po polsku. I duma. Są bardzo dumni właśnie z tego, że są częścią tego wspaniałego stanu i oni go dbają troszeczkę inaczej, troszeczkę podchodzą do tego bardziej personalnie, jakbym to określił. Są bardziej dumni i mi się wydaje, że to jest odzwierciedlone, tak jak zauważyłeś, przez w miarę no, większą troszeczkę czystość na ulicach i w miastach i wszędzie indziej. Pamiętam, kiedy wracaliśmy z lotniska w twoim kierunku, po lewej stronie była ogromna siedziba słynnej Mary Kay, która oczywiście też słynna jest tutaj w naszym mieście Chicago. Jest wielu zwolenników, tych ambasadorów tej firmy. Pokazałeś mi, mówi, popatrz, tam się znajduje ten ogromna budowla, to jest Mary Kay. To jest w ogóle niesamowita historia, Wojtku, bo były dwie panie Mary, no, żadnej z nich nie poznałem, ale znam przodków drugiej osobiście Mary, one były koleżankami i one były wyrzucone w pracy jako samotne matki swoich dzieci, porzucone przez mężów, były wyrzucone z pracy z tej samej firmy, będąc najlepszymi koleżankami i obie zaczęły własne firmy, jeżeli chodzi networkowe firmy ze swojej garaży. I jedna z nich jest Mary Kay, rozwinęła do multibilionowego rozmiaru. No i przez rozwinięcie takiego potężnego biznesu na całym świecie praktycznie jest ta siedziba główna, jest niesamowita, to jest jak miasto praktycznie. A drugą z nich była Mary Crowley, która otworzyła swój biznes networkowy, który się nazywał Homebase in Interior. I tak z ciekawostek, one były dobre, najlepsze koleżanki. Mary Crowley, jak ona odeszła z tego świata, jej syn to przejął, którego poznałem osobiście ze swoją żoną i te pieniążki z biznesu networkowego otworzyły Dallas Mavericks. I cały Dallas Mavericks, NBA franchise jest właśnie z tych pieniędzy i cała reszta tych biznesów rodzinnych jest właśnie wykorzystane pieniądze, zostały z biznesu networkowego przez te dwie wspaniałe nasze Mary tu z Teksasu. Teraz z tej pięknej części, oczywiście jest wiele wspaniałych elementów, jako chodzi o potęgę Teksasu, ale wspomnijmy o tragedii, która was dotknęła w ostatnim czasie. Śniegi, mrozy, ogromne karambole, ogromne stłuczki, oczywiście kłopoty w domach. Powiedz coś na ten temat. Wojtku, no akurat Boziona ma opiekę nad naszym domem. Chyba mieszkamy w jakimś miejscu specjalnym, ponieważ z wszystkich naszych znajomych w całej okolicy byliśmy jedynym domem, jedyną dzielnicą, jedyną rodziną, która nie straciła prądu. I było to naprawdę ciężkie do przeżycia. Ale czy to dlatego, tak, że jesteś w Ambit? Nie, absolutnie nie ma okay. Nic wspólnego z tym. Nie, no oczywiście żartowaliśmy sobie, ale nie, chyba jesteśmy na jakimś grid, który podlega pod jakiś tutaj duży szpital koło nas albo coś takiego, ponieważ myśmy nie stracili, wszyscy tracili przynajmniej na chwilę i to było tak na ogół, że większość ludzi traciła na godzinę, dostawali na 15 minut godzinę, nie było i tak było przez 3-4 dni. Także przez te 15-20 minut, jak mieli prąd, ogrzewania chodziły i wystarczająco nagrzewały wodę i systemy ogrzewające. No ale było masę przypadków, gdzie ludzie naprawdę cierpieli, gdzie nie było prądu przez 4-5 dni, gdzie porozsadzało wszystkie systemy w domach, podlewające ogrody, rury w ścianach popękały, także było źle. Myśmy akurat, mając taką możliwość, zrobiliśmy wszystko z żoną, żeby obdzwonić wszystkich znajomych, pozwoziliśmy ich tutaj niektórych, ponieważ oni się bali nawet wyjechać ze swojej garaży. Także ja służyłem jako kierowca liftu i jeździłem przywożąc ich tutaj, żeby przynajmniej zjedli jakiś ciepły posiłek i ogrzali się trochę na godzinę, dwie. Niektóre osoby zostawały tu do nas na 3-4 noce. Wyobraźcie sobie na przykład, że jedni znajomi
podgrzewali wodę na grylu na zewnątrz, żeby dwumiesięczne dziecko nakarmić. Ludzie robili tunele przy swoich kominkach z namiotów, żeby się troszeczkę ogrzać drewnem po prostu, które palili w kominku. Także było naprawdę ciężko. Dla was w Chicago jest to śmieszne, te temperatury i ten śnieg, który tutaj dla nas spadł, ale dla nas jest to, tak jak mówię, my z żoną byliśmy przygotowani na najgorsze, ale większość Amerykanów nie ma nawet zimowej kurtki tutaj, także dla nich było ciężko poradzić sobie z tym całą nową sytuacją, która zaistniała tak szybko. Obserwowaliśmy to tak samo w telewizji i można powiedzieć, że współczuliśmy wam, jak sobie radzicie, ponieważ to, co powiedziałeś, nie byliście przygotowani na tego rodzaju warunki atmosferyczne. Ale okazuje się, że stan Texas radzi... Jedno ci jeszcze mogę powiedzieć. Na ten przykład tu mamy takie góralskie grono Houston. I jeden z czołowych górali tam w Houston, Chris Kozel, on ma firmę kontraktorską i Houston było całe zasypane śniegiem również. Chris wysłał dwie osoby do Chicago, ponieważ w naszych sklepach wszystkich nie było kolanek, nie było rurek, nie było łączeń, wszystkiego do naprawy tych wszystkich uszkodzeń i rur, które popękały. I on wysłał dwie osoby, żeby przywiozły walizy wypchane kolankami i łączeniami z Chicago właśnie. Bilety były tanie, także mu się opłacało ze strony biznesowej, ale naprawdę zrobił wszystko, żeby jak największej ilości ludzi pomóc tam, gdzie w Dallas czasami okazyjnie mamy zimną pogodę, ale w Houston nie ma czegoś takiego, nie mają śniegu, nigdy nie mieli śniegu, także dla nich to było jeszcze gorsze przeżycie. Niesamowicie. Macie tam też naszego konsula, bardzo znana postać tutaj z Chicago, pan Robert Rusiecki, konsul w Houston, także jak nas będzie słuchał, serdecznie go też pozdrawiamy. Ale Piotruś, przejdźmy do bardzo ważnego tematu. Oprócz tych wszystkich kłopotów, których doznaliście i całej tragedii, którą doznaliście, Texas jest wolnym stanem, kwitnącym, pięknym, uśmiechniętym, bez masek, normalne życie. Jak wy to robicie? Mamy dobrego government, powiedzmy tak, i taką metodą. Czyli wiesz, Texas jest w miarę jeszcze konserwatywny i całe podejście do naszej sytuacji w kraju jest troszeczkę inne. Na pewno jest inne niż w Chicago. Całe zasady, te całe maski, to wszystko, to nigdy nie było aż tak poważnie wdrożone tutaj w Teksasie, tak jak jest w innych stanach, z tego co słyszę i jak podróżowałem, widzę. Ale no i od ostatniego okresu czasu, tak nawet patrzyłem ostatnio na jakieś tam wiadomości, żeby zobaczyć, co się mówi, co nie jest tylko moim spojrzeniem, ale co jest ogólnie stwierdzone. Newsweek na przykład dzisiaj podał, że corona cases wszystkie spadły przez ostatnie 3 tygodnie, jak stan się otworzył, o masę procent, jest o wiele mniejsza hospitalizacja, jeżeli osób w szpitalach, jest mniej zgonów. To jest wszystko podawane przez wiele źródeł, czyli to nie jest coś, co ja uważam, ale Wojtku, tak ogólnie rzecz biorąc, po prostu ludzie, w Teksasie ludzie podchodzą do tego, że my jesteśmy ludźmi inteligentnymi, jesteśmy w stanie podejmować decyzje za to sami po prostu. Nie potrzebujemy rządu, który nam będzie mówił, co mamy robić. To jest takie tak ogólne podejście naszego rządu tutaj w stanie Teksasie. Czyli są osoby, które musimy respektować, że one chcą nosić maski i one mogą prosić maski, nikt nie ma z tym problemu. Ale większość z nas, którzy stwierdzają, że nie jest to potrzebne dla nas, nie daje to nam naszego żadnego rezultatu, albo osoby, które już miały koronę, przeszły koronę, albo mają szczepienia, które mają, nie powinny się obawiać i żyć w strachu. Także mają tą opcję, żeby normalnie jakoś funkcjonować i pozbywać się tej bariery, bo ja widzę to u niektórych ludzi, jest to już wręcz fobia, oni się boją wręcz oddychać bez tej maski i jestem dumny niesamowicie, że mogę żyć w stanie, w którym mogę ja podjąć tą decyzję dla siebie i dla swojej rodziny, a nie ktoś za mnie. Są miejsca, do których musimy nosić maski, tak samo jak i wy. Niektóre sklepy wymagają. My w Teksasie jesteśmy bardzo lojalni, także bojkotujemy te sklepy i nie chodzimy do nich. Chodzimy do tych wszystkich, gdzie nie trzeba, gdzie nikt nie wymaga. I to jest piękne.
I Piotruś. To jest tak samo jak z bronią, którą nosimy. No jak właśnie. Są jakieś sajny, słuchaj, właśnie o tej gdzieś. Broni, o tej broni to sobie nie o tej broni jako bronia, a tylko broni. Porozmawiamy sobie następnym. Pozwól, że zaproszę cię kolejny raz do studia. Nie chciałbym za długo dzisiaj przeciągać, ponieważ mamy tyle fajnych tematów do przedyskutowania i będę się cieszył, jeżeli będziesz kolejnym moim gościem w radiu. Na dzisiaj bardzo chciałbym cię prosić, żebyś przekazał pozdrowienia dla wszystkich, którzy cię znają, a wiem, że masz ogromne grono znajomych i przyjaciół w Chicago i oni czekali na ten wywiad, rozmowę z tobą. Jest to, można powiedzieć, dopiero początek naszych rozmów, bo będziemy o czym mieli rozmawiać. Szanowni Państwo, Piotr Luda, Texas, czołowa postać Ambit, opowiada o życiu w tym stanie, który jest bardzo godny rozmowy i przykładu na cały świat, a i też na Amerykę. Piotrze, pozdrawiaj. Pozdrawiam serdecznie wszystkich znajomych i nieznajomych z Chicago. Mam nadzieję, że zobaczymy się niedługo. Z nami w programie Radia na Górską Nutę Piotr Luda, Janosik ze Sopotu, Gorol ze Sautu. Jak znamy go wszyscy, znajdziemy. Piotruś, wielki Bóg zapłać. Trzymaj się, do usłyszenia znowu. Na razie, pozdrawiam. Godouza to jest moja ulubiona melodia i to tak w sumie tu się wykreowała w tym studiu. No a za wiosna to motylki i te stuzo fajnych rzeczy na wiosnę się robi. No i też z woznymi i fajnymi rzeczami na wiosnę się przychodzi. Przemysław, Simon i Uczyk. Godouza CKOS, wrócimy z wakacji, zebę nas przyjść tu odwiedzić w studiu radia na Góralską Nutę, bo ja zaproszę fajnych ludzi i było fajnych ludziak, chcę też ludziom przekazać. To też Przemku, witam cię bardzo serdecznie w studiu Radia na Góralską Nutę. Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie, panie Wojtku. Jestem zaszczycony, że mogłem odwiedzić tu państwa. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy radia i mam nadzieję, że będę tak samo pomocny w wszelakich bólach i dolegliwościach. I dolegliwościach. I tutaj Przemek od razu zdradził swoją profesję, czym się zajmuje. Ale jest sercem powiedzieć jedną rzecz. Zegodoze, on jest dość mocno zajęty i tych pacjentów moduzu, ale wciąż dać ludziom znać, że jest takie miejsce nowe, otwarte, od 3 miesięcy, tutaj, w nasych tych najbardziej popularnych miejscach, a najwięcej nasyk, nie ino nasyk, ale najwięcej nasyk się przenosi. Homer Glenn i Przemysław Iłczyk tam ma swoją klinikę. Przemku, przede wszystkim pierwsza zasadnicza rzecz. Przedstaw swoją osobę, kto to jest Przemysław Iłczyk. Nazywam się Przemysław Iłczyk, jestem licencjonowanym fizykoterapeutą. Ukończyłem szkołę Governor State University z tytułem doktora w fizykoterapii i od 2015 roku praktykuję jako licencjonowany terapeuta. Jestem specjalistą w ortopedii klinicznej, widzę wszelakich pacjentów z dolegliwościami kielotowo-mięśniowymi, od bólu w stawach, bólu kręgosłupa szyjnego, piersiowego, lędźwiowego, po wszystkie w sumie wszelakie urazy i po operacjach bioder, kolan, wymianów stawów, no i wszelakie uciski nerwów, jak rwy kulczowe. Również zajmuję się pacjentami, którzy mają problemy z zaburzeniami błędnika ucha środkowego, którzy mają problemy z zawrotami głowy albo
utrzymaniem równowagi. No i tak właściwie przedstawię się. Syćku, powinienem ci podziękować, powiedzieć Bóg zapłódź. Ja cię jeszcze, Bartko, nie puszczę stąd, bo musisz nam troszeczkę więcej opowiedzieć. Przemku, przede wszystkim, ile to lat się trzeba uczyć, żeby coś takiego zdobyć? To jest takie też moje zasadnicze, standardowe pytanie, bo chcę ludzi troszeczkę dać świadomość, że to na syćku trzeba zapracować i do syćkiego trzeba dojść. Tak. Po ukończeniu liceum, żeby zostać fizjoterapeutą, potrzeba 7 lat. Moja droga troszeczkę była inna do tego, bo ja przyjechałem tutaj już jako stary koń, troszkę bym powiedział, tak? Ja ukończyłem AWF w Katowicach. A skąd z Polski, Przemku, skąd? A jestem z Zawiercia, to jest między Częstochową a Katowicami. A, ty nie musisz mi mówić, bo ja mieszkam w Olbromiu. O, tak. Także no to... Skała, Olbrom, Olkusz, moje strony. Dokładnie. W Zawierciu my jeździli do Zawiercia, powiem ci, że jeździliśmy po kryształy. Tak. Fabryka kryształów, to były lata 80., kiedy nasi Amerykanie potrzebowali kryształy z Polski. Wtedy najlepsze kryształy. Najlepsze kryształy. Pamiętam, był taki specjalny sklep firmowy i z tej Pilicy, tam do Pilicy chodziłem do szkoły, na praktykę chodziłem do Pilicy i tam właśnie pamiętam, że jeździłem po te kryształy do Zawiercia. Tak, niestety teraz już kryształów nie ma w Zawierciu, bo upadła firma. Pomyśl sobie, nie? Tyle. Wstyd straszny, ale... No. Ja dokładnie. Przechodzimy do ciebie, ale dobrze powspominać. Dobrze, dobrze. Witam w naszych góralskich włościach tutaj. Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie. A więc trochę tych lat trzeba nauki. Tak, tak jak mówię, moja droga była troszeczkę inna, bo ja ukończyłem AWF w Katowicach i w międzyczasie zrobiłem tak samo kurs masażysty i to była moja droga do rehabilitacji. Ja jako, gdy zacząłem masować ludzi w Polsce już, naprawdę spodobało mi się to, że mogę ludziom pomóc w ich bólach wszelakich i zawsze chciałem to kontynuować, chciałem zostać rehabilitantem. No ale taka droga się ułożyła, przyjechałem do Stanów, miałem zostać rok czasu, a już teraz się zrobiło 16 i dzięki pomocy mojej kochanej żony, bez niej na pewno bym nie był w tym miejscu, gdzie jestem teraz, dzięki niej mogłem ukończyć szkołę, wróciłem się. Pozdrowią, jak słucha, jak ma na imię? Kochana Edytko, bardzo cię pozdrawiam serdecznie. Fajnie, a dzieciaczki są też? Mamy małego Henrysia, który ma 9 miesięcy. Henry, pozdrawiamy cię. Kiedyś sobie posłuchasz. Świetnie, gratulacje. Bardzo dziękuję. Także młode małżeństwo. No już nie takie młode, ale teraz, na dorobku. Tak, na dorobku i teraz Bozia nas właśnie dała nam tego naszego bąbelka małego. Ale fajnie, Henryk, tak, też takie bardzo szlachetne imię. Tak, bardzo fajnie. Henry Adam po obu dziedziusiach. Pięknie, pięknie. Przemku, rozmawialiśmy właśnie, bo mówię, że szukałeś różnych fajnych lokalizacji, a szczególnie tutaj. A czemu Southside? Jesteś ze Southu? Tak, ja mieszkam w Tinley Park i... Czemu nie chciałeś Orland Park, Tinley Park? Nie chciałeś tam, czy wolałeś tak pomiędzy Lemantem, bo to jest tak pomiędzy Lemant, tak, Tinley Park, Orland Park, po środku. Właśnie ja dalej nastawiam się. Wiem, że klinik fizykoterapeutów jest bardzo dużo i to praktycznie na każdym kornerze jest klinika terapii. Ja oczywiście jako Polak nastawiam się, bardzo chciałbym pomóc swoim rodakom. Łatwiej się też rozmawia z nimi, prawda? Tak, a jeszcze jak się uzyska takie długoterminową współpracę i takie zaufanie do człowieka. Dokładnie. Dużo Polaków tak samo potrzebuje rozmawiać w swoim ojczystym języku. Nie każdy, wiadomo, że każdy ma wybór iść, ale zawsze lepiej jest, łatwiej się dogadać w naszym polskim ojczystym języku. Dlatego nastawiałem się tak samo na właśnie naszą polską tutaj wszystkich mieszkańców okolic, suburbs, south suburbs. I wiem, że teraz dużo właśnie Polaków mieszka w Homer Glen i w tych okolicach. Tam takie ładne osiedla budują, takie takie, wiesz co, prawie ani Ocean Drive i nawet South Beach Miami. Dokładnie. Opowiadaj dalej. No i tak jak mówię, nastawiałem się, zawsze było to moim marzeniem, żeby otworzyć swoją klinikę, bo pracując dla kogoś innego niestety nie zawsze możemy się wypełnić w tym, co robimy. Czym się różni moja klinika? W innych klinikach pacjentów widzą na przykład jednego czy dwóch pacjentów, czy trzech pacjentów w jedną godzinę. To terapeuta niestety nie ma czasu spędzić wystarczająco z każdym pacjentem, żeby pomóc mu w 100%. Moja klinika bazuje na tym, że ja widzę tylko jednego pacjenta na godzinę i naprawdę mam czas. Każdy pacjent, który
przychodzi do mnie, ma wystarczająco czasu, żebyśmy zrobili manualną terapię, wszystkie ćwiczenia, dać program do domu, bo fizykoterapia niestety nie polega tylko na manualnej terapii. Pacjent, ja spędzam bardzo dużo czasu, żeby ucząc pacjentów, powtarzając, przeglądając całą anatomię człowieka, żeby pacjent rozumiał, jaki jest jego problem i jak się za ten problem będziemy jak się będziemy tym problemem zajmować, żeby pomóc. Tak jak mówię, z moimi wszystkimi pacjentami, praktycznie z każdym pacjentem stajemy się przyjaciółmi, bo widzimy się przez parę wizyt, czasem więcej wizyt, parę tygodni, parę miesięcy, zależy kto z jakim problemem do mnie przychodzi, ale zawsze właśnie chcę, żeby to było tylko ten uraz, żeby był tylko czasowym problemem, żeby pacjenci wiedzieli, co mają robić później, potem, żeby się to nie powtórzyło. Żeby Przemku, nie było... jakie najczęściej są urazy? W czym najczęściej pomagasz ludziom? Najwięcej problemów jest z kręgosłupem. Wszystko, całe badania naukowe pokazują, że każdy praktycznie z nas ma jakieś problemy z kręgosłupem. I teraz pytanie, dlaczego? Dużo problemów jest spowodowanych naszą pracą, jak używamy ciało. Jeżeli używamy nasze stawy nie w odpowiednim, tak jakby mamy złą postawę, siedzimy w złej pozycji, używamy na przykład ramion, mięśnie, niektóre są słabe, obciążamy w tym momencie stawy w nieodpowiednim i one, stawy się mogą, tak samo chrząstka stawowa może się wycierać, powodować zapalenia ścięgien, mięśni i to prowadzi do kompensacji ciało bardzo łatwo, jeżeli tylko jest problem ból, zawsze ciało znajdzie sobie tak jakby pozycję, która jest wygodniejsza, ale niestety w wielu wypadkach powoduje to jeszcze większy uraz. I nawarstwienie tych problemów z czasem powoduje bardzo dużo problemów, dużo bólu. Na pewno to jest rozciągły temat, bo chciałbym, żebyśmy się w kolejnych rozmowach skupili na poszczególnych tematach, bo przede wszystkim na pewno czasami jest lepiej, wiele razy jest zapobiegać niż później leczyć, prawda? Dokładnie. I tutaj będzie na pewno kolejne etapy, jak możemy sobie pomóc. Wiem, że słynny Kuczaj zawsze mówi, ważną częścią naszego życia jest wzmocnić gorset mięśniowy naszego kręgosłupa. Dokładnie. A więc te ćwiczenia jednak muszą być wykonywane, musimy się rozciągać, musi być joga, też tak. Jest bardzo skazane. Do tych tematów przejdziemy, bo wiesz, jest niedziela palmowa, ludzie będą w tej chwili siedzieć, kończyć obiad, będą, a my go domy, ale dobrze, święta się zbliżają, trzeba być zdrowym i to o tym najważniejsza rzecz, trzeba dać. Duże, fajne wystąpienie sobie też na Facebooku, zazierajcie na mój profil, posłuchajcie sobie, jak wam Przemek Testamok opowiadał o wielu ważnych rzeczach, także dzisiaj na ten, co powiem ci przede wszystkim, zaproś Kany do tobie. Jak ciężko się do ciebie jest dostać? To jest pierwsza rzecz. Bardzo ciężko dostać, ale dla wszystkich słuchaczy radia na Góralską Nutę zawsze znajdę czas. Nawet późno wieczorem zawsze. To znaczy hasło takie będzie, musimy, ty Przemku powiedzie, myśmy są od Wojtka. Od Wojtka my są. Super, każdy kto będzie od Wojtka dostanie u mnie zawsze jakieś, zawsze znajdziemy czas dla nich. Fajnie, cieszę się bardzo i teraz opowiadaj, gdzie jesteś, jak to, w jakie dni, kiedy do ciebie można się zgłosić. Moja klinika nazywa się Biwell Physical Therapy and Wellness. Znajduje się na 12509 West 159 w Homer Glen. Mój numer telefonu 815-230-1886. Na dzień dzisiejszy jestem otwarty w różnych godzinach. Jestem pełne dwa dni od 6 rano do praktycznie 8 wieczorem. W czwartki i soboty na dzień dzisiejszy, a wszystkie inne dni przez umówienie wieczorem. Ale jakiś dzień musisz mieć wolny, żebyś miał czas dla swojej żony, dla małego Henryka. W niedzielę. Nie, a więc dzisiaj nikt do ciebie, nikt nie dzwoni, okej? Okay? Nikt nie wie jeszcze. Zapraszam, jeżeli ktoś będzie chętny, zapraszam nawet dzisiaj. No, słuchajcie, dzisiaj niedziela palmowa. Be Well, to jest bardzo ważne. Be Well, to jest takie nazwa firmy Przemysław Iłczyk i ta adres jeszcze raz. 12509 West 159 Street w Homer Glen. W Homer Glen, 159 to w Homer Glen. Ja wam podam telefony 815 230 18
886 albo 1886 1886 815 231 886. A jeśli tak, to dzwońcie do mnie, wam zawsze ten telefon podam i będzie też na Facebooku u mnie. Przemku, ja zawsze proszę ludzi o takie fajne niedzielne przesłanie. Moi goście mówią do ludzi, do moich słuchaczy, co byś im tak od tej strony zdrowotnej takie dobre hasło, takie dobre, taki dobry przepis od tobie dał dla moich słuchaczy dzisiaj na to niedzielne popołudnie. To cała moja firma nazywa się Be Well, znaczy bądź zdrów. Chcę, żeby wszyscy słuchacze radia byli zdrowi i wszystkim, którzy mają jakieś problemy, pomożemy, żeby byli zdrowi. A jak coś, jak was będzie bolało, jak was będzie bolało w połak, to wiecie, kam macie iść. Nie wiem, czy Przemek wie, o co to chodzi, ale jak boli w połak, to wiecie, kam się macie zgłosić. Telu wam Bóg za podgodą. Przemku, bardzo miło cię było gościć w to niedzielne popołudnie i będziemy, poczekaj, bo nasza melodia się skończyła, motylki. Będziemy cię zapraszać i mam nadzieję, że twoje dorady będą pomagały moim słuchaczom, bo na tym ta rzecz polega. Po to to radio jest, żeby pomóc ludziom. Bóg zapłać. Bóg zapłać. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Śliczny motyl pocałunkiem musnął moją dłoń. Moje biedne serce wpadło w czarnych oczu toń. Spadła jedna słodka łza do przyszłego szczęścia znań. Złotą chmurą z wysokości miłość do nas szła. Spadła jedna słodka łza do przyszłego szczęścia znak. Złotą chmurą z wysokości miłość do nas szła. Śliczny motyl pocałunkiem musnął moją dłoń. Moje biedne serce wpadło w czarnych oczu toń. Motyl mi na usta siadł, całowałeś słodko tak. Dziękuję za wysłanie całego programu. Tego też w internecie. Trzymajcie się, cześć. Zostańcie smaczni.